Poprawiło się? Pewno, tak? Ja zabał nie dostanę. Pani Anna mieszka przy ulicy Odrzańskiej od dziecka. Droga wjazdowa do Sulechowa przez wiele lat zmieniała się na jej oczach. Dziś panią Anię spotkał niebywały zaszczyt w towarzystwie wojewody i burmistrza gminy uroczyście otworzyła Odrzańską na nowo. Chociaż się wcale tego nie spodziewałam, szłam po wnuka do szkoły i tak się trafiło, że brałam w tym udział, z czego jestem bardzo zadowolona. Ten wart ponad 1 400 000 zł remont to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w gminie Sulechów. Modernizacja była możliwa dzięki Narodowemu Programowi Przebudowy Dróg Lokalnych. Od 2009 roku gmina Sulechów zrealizowała 5 dużych drogowych inwestycji z tego programu. Wykonano 5 zadań. Łączna długość to jest około 6 km. No więc program jest dobrze realizowany w gminie Sulechów. Łączny koszt tych 5 inwestycji to ponad 7 milionów złotych. Co ważne, blisko połowa tej kwoty to dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Nasze wnioski przygotowywane są bardzo starannie, bardzo dobrze i uzyskujemy akceptację komisji, która ocenia to wszystko. Ulica Odrzańska pełni ważną rolę dla mieszkańców gminy. To nie tylko droga wjazdowa do Sulechowa, to też trasa, która prowadzi do dużego osiedla, kilku ważnych instytucji oraz kościoła. Dlatego poprawa bezpieczeństwa była tak istotna. Nareszcie się doczekałam tych, po tylu latach, załatania dziur, wyrównania całkiem nowej drogi i ścieżki rowerowej plus chodnika. Gmina Sulechów stara się o pieniądze na inwestycje drogowe z różnych źródeł. Część z nich pochodzi z pieniędzy zarządu województwa, inne to dotacje unijne. Specyfika inwestycji drogowych w gminie sprawia, że idealnie wpisują się one w Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Bardzo serdecznie w tym miejscu dziękuję. Jak zapewnił dziś wojewoda lubuski, kolejna ważna inwestycja drogowa w gminie Sulechów, czyli remont ulicy Żurawiej, również znalazła się na liście rankingowej objętej dofinansowaniem. Wartość tego zadania to 3 700 000 zł. Zakończyliśmy nabór do tegorocznego konkursu. Realizacja będzie przewidywana w przyszłym roku. Zakończenie tych inwestycji też w przyszłym roku. I rzeczywiście na liście rankingowej znajduje się jedno zadanie przygotowane przez gminę Sulechów. W przyszłorocznym budżecie gminy Sulechów również zaplanowano kilka inwestycji drogowych. Jakie będą to zadania, okaże się 15 listopada.